12 września wspominamy błogosławionego Piotra Krzysztofa Faverge, zakonnika i męczennika. Piotr urodził się w Orleanie we Francji 25 lipca 1745 roku. Ponieważ był bardzo słabym dzieckiem, ochrzczono go jeszcze tego samego dnia. Był uczniem braci szkół chrześcijańskich. W wieku 24 lat wstąpił do ich wspólnoty zakonnej w Maréville koło Nancy. Przyjął imię brat Roger. Po kilku latach został dyrektorem prowadzonej przez zakonników szkoły. Napisano o nim: pobożny, gorliwy w wychowaniu młodzieży, posiadał do niebywałego stopnia sztukę rządzenia i cieszył się wielkim szacunkiem w mieście. W czasie rewolucji francuskiej pozostał wierny kościołowi, nie złożył przysięgi na konstytucję cywilną duchowieństwa. Jednym z warunków konstytucji było podporządkowanie kościoła władzy francuskiej i zerwanie jedności z papieżem. Z tego powodu 11 czerwca 1793 roku Piotr został uwięziony w dawnym klasztorze sióstr klerysek. Wraz z nim i z tego samego powodu uwięziono innych księży i zakonników. Ponieważ więzienia były przepełnione, postanowiono deportować ich do Gujany nad Oceanem Atlantyckim. 25 listopada 1793 roku więźniowie zostali zmuszeni do wyjazdu do Rochefort, bazy francuskiej floty morskiej. 2 kwietnia 1794 roku brata Rogera osadzono na starym statku, który nigdy nie wypłynął z powodu złego stanu technicznego i blokady floty brytyjskiej. Na pokładzie stojącego statku kapłani i zakonnicy doznawali strasznych cierpień i prześladowań z powodu swojej wiary. Byli głodzeni i pozbawieni elementarnych warunków sanitarnych. Umierali z powodu epidemii tyfusu. Brat Roger pomagał chorym, starał się otoczyć współwięźniów opieką. W końcu przewieziono go na wyspę Madame, która była kolonią francuską. Tam zmarł 12 września 1794 roku. Został beatyfikowany przez papieża świętego Jana Pawła II 1 października 1995 roku wraz z innymi męczennikami z Rochefort. Wtedy tak papież mówił o nich. Dzisiejszego poranka, drodzy bracia i siostry, wspominamy 64 kapłanów francuskich, którzy wraz z kilkuset innymi znaleźli śmierć w pływających więzieniach w Rochefort. Idąc za Pawłową zachętą skierowaną do Tymoteusza, walczyli oni w dobrych zawodach o wiarę. Aby dochować wierności swojej wierze i Kościołowi, przeszli długą drogę krzyżową. Umarli, ponieważ pragnęli aż do końca dać świadectwo trwałej jedności z papieżem Piusem VI. Pogrążeni w głębokiej samotności moralnej, starali się zachować ducha modlitwy. Pogrążeni w mękach, głodu i cierpienia, ani jednym słowem nie okazali nienawiści swoim oprawcom. Stopniowo utożsamili się z ofiarą Chrystusa, którą sprawowali na mocy otrzymanych święceń. Dzisiaj zatem zostają nam ukazani jako żywe znaki mocy Chrystusa, która działa poprzez ludzką słabość. Na dnie udręki zachowali ducha przebaczenia. Jedność wiary i jedność ojczyzny uznali za sprawę ważniejszą niż wszystko inne. Możemy więc z radością powtórzyć dziś za Pismem Świętym. Dusze tych sprawiedliwych są w ręku Boga. Zdało się oczom głupich, że pomarli. Zejście ich poczytano za nieszczęście, a oni trwają w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Piotr aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.